Ja utracone i odzyskane. Nowotwory mózgu i rozpad systemu ja. Cierpienie wymaga więcej odwagi niż śmierć. Napoleon Bonaparte. 6.1. Informacje ogólne. 6.2. Istota nowotworów mózgu. 6.3. Rodzaje i objawy guza nowotworu mózgu. 6.4. Reakcje systemu ja na nowotwór mózgu. 6.5. Blok rozszerzający. Utrata własnego ja u osoby z nowotworem mózgu. 6.6. Podsumowanie. 6.1. Informacja ogólna. Wśród życiowych doświadczeń wymagających szczególnej determinacji i odwagi są takie, które owej odwagi, a często wręcz heroizmu, wymagają znacznie więcej niż potrzeba do przezwyciężenia strachu przed śmiercią. Należy do nich przede wszystkim cierpienia związane z poczuciem bezsilności i zwątpienia. Czy jednak ktokolwiek zdrowy może wyobrazić sobie cierpienie doznawane przez chorego, u którego zdiagnozowano nowotwór mózgu? Opisać to można jedynie w przybliżeniu, opierając się na wynikach badań naukowych i na tym, co mówią nam osoby z chorobą nowotworową i ich rodzinę. Możemy zatem stwierdzić, że chory, który doznaje istotnego piekła choroby nowotworowej, jak również zmian, jakie ona przynosi w dotychczasowym życiu, czuje się wyalienowany i wykluczony z dotychczasowego życia i pełnionych w nim ról społecznych. Próbuje sobie radzić z tym problemem, Rozwija różnorodne, adaptacyjne bądź desadaptacyjne strategie radzenia sobie z zaistniałą sytuacją. Cierpienie dotyczy jednak nie tylko samego chorego, lecz także jego bliskich, gdyż ciężka, śmiertelna choroba zakłóca całkowicie dotychczasowe relacje zarówno w obrębie rodziny, jak i z otoczeniem społecznym. Prowadzi to często do izolacji i poczucia osamotnienia. W wyniku czego najbliższy krewny osoby chorej zostaje postawiony przed problemem, który przerasta jego dotychczasowe doświadczenia i wywołuje u niego poczucie bezsilności oraz beznadziejności. Czuje się przy tym zobowiązany do działań mających na celu udzielenie pomocy choremu. Musi być gotowy na podjęcie wraz z nim podróży w nowe, zmienione przez chorobę nowotworową życie na przystąpienie do heroicznej walki, a z czasem na pogodzenie się z nieuniknionym. Tej walce może towarzyszyć poczucie, że nie potrafi dać najbliższej osobie właściwego wsparcia w jej zmaganiach z cierpieniem. Zdarza się również, że bliscy chorego znoszą te ciężkie chwile gorzej niż on sam. Nie mogą bowiem pogodzić się ze straszną prawdą. Często poszukują wtedy alternatywnych form leczenia, które w końcu okazują się nieskuteczne i pogłębiają stan frustracji. Odzwierciedla to wypowiedź męża jednej z naszych pacjentak, który stwierdził, że utracił wszelką nadzieję na jej wyleczenie i odczuwa już tylko strach i wielkie zmęczenia. Dodawał też, że wstydził się tych uczuć, jednak trudno mu było je opanować, aby móc pozytywnie motywować żonę Izę do dalszej walki z chorobą. Gdy Iza przeszła ciężką operację neurochirurgiczną mózgu, zdziwił się, skąd u niej bierze się ta siła, żeby wciąż dbać o urodę, pięknie się ubierać czy malować, i powtarzał. Jak niezwykła i silna psychicznie jest ta moja żona, by wierzyć, Pokonanie niepokonalnego? Skąd jej ma tę siłę? Na pewno nie bierze jej ode mnie. Ja odczuwam tylko strach. Odpowiedź na pytania postawione przez męża Izy jest stosunkowo prosta. Styl życia tej pacjentki, jej osobowość, charakter i pogoda ducha oraz wypracowane przez nią dobre strategie radzenia sobie z sytuacją. A także jej postawa i zachowanie sprawiły, że nie czuła się z chorobą sama. Traktowała ona nowotwór jako nieprzyjaznego obcego, którego należy wyrzucić z domu, swoistego wroga, z którym należy się zmierzyć tak zwana strategia bojowa zwalczę chorobę. Stąd też brał się jej wspaniały wręcz kontakt z lekarzami i neuropsychologami. Którzy ją diagnozowali i leczyli. Ufała im, pilnie chłonęła i wprowadzała w życie wszelkie wskazania i informacje o istniejących oraz nowych lekach, które mogłyby jej pomóc. Specyficzna tożsamość społeczna Izy sprawiła, że choć kobieta odeszła, pokonała chorobę inaczej. Mimo, że podobnie jak u innych chorych z nowotworem mózgu, stopniowo rozpadało się u niej ja minimalny robocza. To jednak prawie do ostatnich dni życia czerpała radość z rzeczy małych, była otwarta na dobro płynące z kultury, uśmiech przyjaciół i w takim stopniu, w jakim mogła, to dobro oddawała. Zaczęła też malować na szkle lub na szklanych przedmiotach, kuflach, szklankach różne obrazy i obdarowywała nimi swoich bliskich i przyjaciół. Porównaj rycina 6.1. Zachowała dzięki temu najlepsze cechy swojej tożsamości społecznej. Jej przykład może być wzorem i jednocześnie inspiracją dla wielu chorych z nowotworem mózgu. 6.2. Istota nowotworów mózgu. Nowotwory mózgu należą do stosunkowo rzadkich jednostek chorobowych, jednak śmiertelność nimi spowodowana. W porównaniu ze śmiertelnością w wyniku nowotworów zlokalizowanych w innych częściach ciała jest wyjątkowo duża. Wynosi ona u dzieci i adolescentów odpowiednio 30 i 20% wszystkich przypadków nowotworów. Dane statystyczne uzyskane w 2015 roku w Stanach Zjednoczonych potwierdzają, że nowotwory mózgu stanowią 1,4%. Nowych diagnoz złośliwych nowotworów. Powodują one zgon około 2,6% wszystkich chorych na złośliwy nowotwór. W Polsce prognozy są jeszcze bardziej niepokojące, gdyż dane szacunkowe wskazują, że do 2025 roku choroby nowotworowe staną się główną przyczyną zgonów. Nowotwór mózgu to rozrastająca się masa tkankowa, dla której brakuje miejsca w czaszce, w strukturze kostnej o ograniczonej pojemności. Ze względu na swoją specyfikę w tym rozrost i uciskanie na kolejne struktury mózgu, rozprzestrzeniający się nowotwór uszkadza także sąsiadującą tkankę nerwową i wywołuje charakterystyczne objawy. Takie jak ból głowy, nudności, zaburzenia widzenia, zaburzenia równowagi, wymioty oraz ogólne poczucie senności. W miarę upływu czasu, gdy zniszczeniu ulegną różnorodne połączenia neuronalne, u osób z nowotworem mózgu pojawią się złożone zaburzenia procesów poznawczych, emocjonalnych i zachowania. Systemu ja, z uwzględnieniem ja jednostkowego, przedmiotowego i podmiotowego społecznego, relacyjnego i kolektywnego oraz kulturowego istnieje wiele czynników patogennych, które powodują guza mózgu. Najważniejszym, dobrze znanym czynnikiem ryzyka rozrostu guzów mózgu jest promieniowanie jonizujące. Jednak badania naukowe prowadzone pod kątem związku przyczynowego Promieniowania jonizującego w przemyśle z rozpoznaniem nowotworu mózgu przyniosły niejednoznaczne wyniki. Nie ustalono też do końca związku między zachorowaniem na chorobę nowotworową a paleniem tytoniu, piciem alkoholu lub czynnikami dietetycznymi. Choć ustalono, że osoby chore na niektóre typy nowotworu są od urodzenia nosicielami onkogenu. To jednak posiadanie takiej mutacji nie determinuje wystąpienia choroby, lecz jedynie zwiększa jej ryzyko i predyspozycję do zachorowania. Nie ma ponadto jednoznacznych dowodów na to, że częstość występowania nowotworów w mózgu zmienia się z czasem. 6.3. Rodzaje i objawy guza nowotworu mózgu. Guzy mózgu, tak zwane guzy śródczaszkowe, to najczęściej guzy nowotworowe. Znacznie rzadziej guzy zapalne, ropień czy naczyniowe, tętniak olbrzymi mózgu, lub guzy innego pochodzenia, rozwijające się wewnątrz czaszki. Guzy te mogą powstawać w samej tkance nerwowej, jak glejaki, i stanowić podstawową przyczynę jej uszkodzenia. Lub mogą się rozwijać przymózgowo, na przykład wyrastać z opon mózgowych, np. przykład oponiaki, i uciskać na znajdujące się w sąsiedztwie obszary mózgu. Hervey, Jumper i Berger dzielą guzy mózgu na intraakcjonalne, czyli pochodzące z tkanki nerwowej tworzącej mózg. Należą do nich np. przykład glejaki. Ekstra akcjonalne, czyli wyrastające z tkanek sąsiadujących z mózgiem i powodujące jego ucisk z zewnątrz. Są to np. oponiaki i nerwiaki. Do często występujących guzów mózgu zaliczamy także, rozwijające się wewnątrzczaszkowo, guzy przerzutowe których źródłem są złośliwe nowotwory pierwotnie powstałe w tkankach oddalonych od mózgu, np. rak piersi czy płuc. Warto dodać, że Grupa Robocza Guzów Mózgu zaprezentowała w 2007 roku nową klasyfikację guzów mózgowia. Uwzględniono w niej po raz pierwszy takie jednostki patologiczno-kliniczne jak np. glejak, Angiocentryczny Brodawkowaty nowotwór Glioneuronalny Gus glioneuronalny komory czwartej, tworzący rozety Pituicytoma Gus wrzecionokomórkowy w nawiasie Onkocytoma przysadki gruczołowej Wariant Poliomyksoidalny gwiaździaka, Rdzenia kanaplastyczne. 6:31. Rodzaje guzów, nowotworów, mózgu. W literaturze przedmiotu można znaleźć opisy ponad 120 różnych rodzajów guzów mózgu. W tej monografii zaprezentujemy głównie najczęściej występujące guzy, nowotwory mózgu oraz omówimy ich miejsce wyrastania. Porównaj tabela 6:1. GLEJAK WIELOPOSTACIOWY Blioblastoma multiforma. to najczęściej występujący pierwotny nowotwór złośliwy mózgu pochodzenia glejowego, należący do szeregu astrocytalnego o nieznanej etiologii. Glejaki występujące u dzieci różnią się rodzajem, lokalizacją, objawami, i przebiegiem choroby nowotworowej od glejaków u osób dorosłych. U dzieci zdecydowana większość glejaków około 75% rośnie ponad ponadnamiotowo, poniżej namiotu muszczku. Natomiast u dorosłych około 70% tych nowotworów rośnie nadnamiotowo, powyżej namiotu muszczku. Dość częste są również oponiaki wyrastające z opony pajęczej. Nerwiaki, które wyrastają z komórek osłonek nerwów czaszkowych, oraz czaszko-gardlaki lub gruczolaki, przysadki wyrastające z przysadki mózgowej. Tabela 6.1 Rodzaje i miejsca wyrastania guza mózgu: Rodzaje guza mózgu Glejak wielopostaciowy, Miejsce wyrastania guza mózgu Tkanka nerwowa tworząca mózg. Komórki nerwowe, neurony i komórki wspierające, komórki glejowe i komórki szwana. Oponiak. Miejsce wyrastania guza mózgu, opona pajęcza. Nerwiak. Miejsce wyrastania guza mózgu, komórki osłonek nerwów czaszkowych. Czaszko gruczolak lub gruczolak przysadki. Miejsce wyrastania guza mózgu, przysadka mózgowa. Światowa Organizacja Zdrowia WHO Opracowała system klasyfikacji i stopniowania guzów, nowotworów mózgu w celu standaryzacji, komunikacji, planowania, leczenia i przewidywania wyników leczenia. Klasyfikację prowadzi się, oglądając komórki, zwykle pobrane podczas biopsji pod mikroskopem. Złośliwość glejaków ocenia się za pomocą czterostopniowej skali: od łagodnych 1 do najbardziej złośliwych 4. Porównaj tabela 6.2. Guzy te mają często mieszankę u różnego rodzaju komórek, i w miarę wzrostu mogą zmieniać stopień złośliwości. Tabela 6.2. Skala oceny glejaka mózgu. Stopień złośliwości. 1. Charakterystyka wyglądu komórek nowotworowych pod mikroskopem. Wolno rosnące komórki mniej złośliwe. W badaniu histologicznym prawie normalny wygląd. Możliwe długoterminowe przetrwanie. Przykład guza. Gwiaździak włosiano-komórkowy czy wyściółczak śluzowo-brodaweczkowaty. Stopień złośliwości 2 Charakterystyka wyglądu komórek nowotworowych pod mikroskopem. Relatywnie wolno rosnące komórki. Które jednak mogą naciekać na pobliskie tkanki i zmieniają stopień złośliwości na wyższy. W badaniu histologicznym nieco zmieniony wygląd komórek. Przykład guza, Gwiaździak włókienkowaty, skąpo drzewiak, wyściółczak. Stopień złośliwości trzeci. Charakterystyka wyglądu komórek nowotworowych pod mikroskopem. Aktywne rozmnażanie i naciekanie zdrowych tkanek, zmieniające stopień złośliwości na wyższy. W badaniu histologicznym występują atypie komórek i niewielka ogniskowa proliferacja drobnych naczyń. Przykład guza Gwiazdzia kanaplastyczny. Stopień złośliwości czwarty: Charakterystyka wyglądu komórek nowotworowych pod mikroskopem. Aktywne, bardzo szybkie rozmnażanie komórek wzdłuż włókien nerwowych, naczyń krwionośnych, opon miękkich i wokół komórek nerwowych. W badaniu histologicznym występują duże atypie komórek i obecność martwicy palisadowej. Ogniskowa proliferacja drobnych naczyń. Przykład guza. Glejak wielopostaciowy. Najczęstszy glejak u dorosłych, rdzeniak. Rokowanie w stopniu czwartym jest najgorsze, ze średnim przeżyciem około 14 miesięcy przy podjętym leczeniu operacyjnym oraz następczej radioterapii i chemioterapii. Wciąż na nowo są jednak podejmowane różnorodne, mniej lub bardziej udane próby leczenia, pozwalające wydłużyć czas przeżycia chorych. 6, 3, 2 Objawy guzów nowotworów mózgu Kozubski i Liberski zauważają, że obecność guza mózgu nowotworu wywołuje dwa rodzaje objawów. Nieswoiste, które są związane z nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Ogniskowe, które są spowodowane miejscowym uszkodzeniem lub podrażnieniem tkanki nerwowej przez rosnącego guza. 6, 3, 2, 1. Objawy nieswoiste guza, nowotworu mózgu. Guz, nowotwór mózgu może się przejawiać wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego. W pełni rozwinięty zespół przewlekłego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego manifestuje się bólami głowy, pogorszeniem widzenia, nudnościami i wymiotami, zaburzeniami równowagi, sztywnością karku tarczą zastojnową nerwu wzrokowego, jedno- lub obustronnym niedowładem nerwu odwodzącego, sennością i zaburzeniami świadomości, aż do wystąpienia śpiączki. Do wegetatywnych objawów nadciśnienia wewnątrzczaszkowego zaliczamy wzrost ciśnienia tętniczego krwi, zwolnienie pracy serca oraz zaburzenia oddychania. Mózg znajduje się w nierozciągliwej jamie czaszki. Monroe i Kelly wykazali, że jakikolwiek przyrost w jej obrębie prowadzi do destabilizacji całego mózgowia. Przypis: Wypracowana w XVIII i XIX wieku teoria utrwaliła pogląd, że objętość przestrzeni wewnątrzczaszkowej jest wielkością stałą. Stanowiącą sumę trzech składników: tkanek mózgowia około 80%, krwi, około 12% i płynu mózgowo-rdzeniowego około 8% objętości. Zgodnie z doktryną Monroe-Kellego, przyrost objętości każdego z tych trzech składników odbywa się kosztem pozostałych dwóch. Przestrzeń wewnątrzczaszkowa wypełniona jest tkanką nerwową, krwią i płynem mózgowordzeniowym. Wzrost guza powoduje wypieranie krwi i płynu mózgowordzeniowego z jamy czaszki. Po wyczerpaniu mechanizmów kompensujących dochodzi do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego. Jeżeli guz nie zostanie usunięty,. Dalsze powiększanie jego objętości wywoła ucisk i przemieszczenia struktur anatomicznych mózgu, a w konsekwencji ich wgłobienie, wklinowania do sąsiednich przestrzeni, co jest ostatecznie przyczyną śmierci na skutek uszkodzenia pnia mózgu. Rozróżniamy wgłobienie migdałków muszczku do otworu potylicznego wielkiego przy środkowej części płata skroniowego, hak. Hipokampa we wcięcie namiotu muszczku oraz zakrętu obręczy pod sierp mózgu. Innymi skutkami przemieszczeń struktur wewnątrzczaszkowych mogą być zawały mózgu spowodowane uciskiem na tętnice mózgowe lub zawały żylne. Charakterystycznym objawem klinicznym wgłobienia zakrętu przyhipokampowego we wcięcie namiotu muszczku. Jest poszerzenie źrenicy po stronie wgłobienia wskutek ucisku na nerw oko ruchowy. Dalsze objawy to: niedowład połowiczy, zaburzenia przytomności, bradykardia, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, niedowidzenie połowicza. W miarę narastania ciasnoty śródczaszkowej dochodzi do poszerzenia obu źrenic, śpiączki, sztywności odmurzeniowej, Prężeń kończyn, niewydolności oddechowej i zatrzymania krążenia. Przemieszczenie zakrętu obręczy pod sierp mózgu jest zazwyczaj niemeklinicznie. Wgłobienie migdałków móżdżku przy szybkim narastaniu ciasnoty w tylnej jamie czaszki prowadzi do bezdechu i nagłej śmierci. W przypadku powolnego rozwoju choroby obserwuje się sztywność karku. Uszkodzenie nerwów czaszkowych, niedowłady kończyn, parestezję, czkawkę i bradykardię. 6322 Objawy ogniskowe guza nowotworu mózgu Profil objawów, jakie powstaną w następstwie rozrostu guza mózgu, zależy od bezpośredniego oddziaływania na otaczające tkanki, czyli od miejsca lokalizacji guza. Oraz od zniszczonych struktur i połączeń nerwowych. W efekcie mogą wystąpić ogniskowe objawy ubytkowe albo podrażnienie. Objawy podrażnienia manifestują się napadami padaczkowymi, które są drugim po bólach głowy najczęściej spotykanym objawem guzów mózgu. Towarzyszą one zwłaszcza nowotworom wolnorosnącym, oponiakom, niektórym glejakom, a także przerzutom. Są pierwszym objawem u co drugiego chorego z gwiaździakiem i skąpo drzewiakiem o niskim stopniu złośliwości, a tylko u co piątego z glejakiem wielopostaciowym. Prawdopodobieństwo napadu badaczkowego zależy również od położenia nowotworu mózgu. Jest ono największe, gdy zmiany są umiejscowione w korowych ośrodkach ruchowych i czuciowych. U dzieci nowotwory wewnątrzczaszkowe są przyczyną zaledwie 0,5% przypadków padaczki, lecz odsetek ten rośnie wraz z wiekiem. Choć napady w przebiegu nowotworów mózgu mogą podlegać uogólnieniu, to zwykle jednak do tego nie dochodzi. Dlatego na podstawie typu napadu można wnioskować o lokalizacji nowotworu. Na przykład proste napady ruchowe czy czuciowe Wskazują na guza umiejscowionego w okolicy bruzdy środkowej. A rzadko występujące proste napady wzrokowe w polu widzenia pojawiają się jasne i ciemne punkty, niekiedy kolorowe i poruszające się, sugerują obecność nowotworu w obszarze bruzdy ostrogowej płata potylicznego. Napady odczuwania nieprzyjemnego zapachu i smaku. Są typowe dla uszkodzenia przedniej części zakrętu hipokampa. Natomiast proste halucynacje słuchowe świadczą o uszkodzeniu zakrętów poprzecznych płata skroniowego. W przypadku guzów występujących w płacie skroniowym charakterystyczne są napady częściowe, złożone. W ich trakcie, przy zaburzonej świadomości, splątania amnezja, depersonalizacja, może dochodzić do mamów wzrokowych, słuchowych i czuciowych. Czasem występują również charakterystyczne zaburzenia widzenia. Chorzy skarżą się na widzenie przedmiotów jak przez lornetkę lub odwróconą lornetkę. Halucynoidę. Jednak zachowują krytycyzm. 633. Objawy ogniskowe spłata czołowego Nowotwory płata czołowego powodują niedowład spastyczny, któremu towarzyszą wygórowane odruchy ścięgniste. Wpływają jednak przede wszystkim na zachowanie i stan psychiczny chorych. Kertesz, nadkerni i współpracownice dzielą zmiany w zachowaniu na dodatnie i ujemne. Porównaj tabela 6:3. Tabela 6:3. Dodatnie i ujemne zaburzenia zachowania u osób z nowotworem zlokalizowanym w płatach czołowych. Rodzaj zaburzeń: dodatnie: lokalizacja nowotworu w mózgu, przypodstawna część płatów czołowych objawy: rozhamowanie, impulsywność, drażliwość, labilność emocjonalna. Rodzaj zaburzeń zachowania: ujemne. Lokalizacja nowotworów mózgu, przyśrodkowa część płatów czołowych, objawy, spowolnienie intelektualne, zaburzenia inicjowania i planowania działania, koncentracji uwagi, zdolności zapamiętywania, niechęć do działania, apatia i abulia. Jeżeli nowotwór zniszczy, uszkodzi obszary ruchowe, mowy, półkuli dominującej mózgu, Najczęściej lewej u praworęcznych obserwujemy również zaburzenie językowego porozumiewania się, w tym dysfazję lub afazję niepłynną, ruchową, dysgrafię, trudności w nazywaniu i przekręcanie słów, upośledzenie zdolności pisania. Z kolei uszkodzenie okolicy ruchowej mowy prowadzi do dysfazji, a niekiedy do upośledzenia zdolności pisania. Bardziej rozległe nowotwory, zajmujące zwłaszcza pole szóste Brodmana, okolicy przedruchowej, są przyczyną aprakcji stowarzyszącym ubóstwem ruchów i sztywnością kończyn. Z kolei nowotwory powodujące uszkodzenie kory ruchowej mózgu, czyli pola czwartego Brodmana, manifestują się klinicznie niedowładem kończyn, przeciwstronnych do guza towarzyszące guzowi mózgu zaburzenia systemu ja będą obejmowały początkowo ja minimalna a stopniowo w miarę narastania guza również ja longitudinalna autobiograficzna zwłaszcza jeżeli wystąpi niepłynna afazja gdy guz zacznie dalej rosnąć i nie zostanie usunięty do objawów dołączą w pełni rozwinięty zespół przewlekłego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego i złożone zaburzenia samoświadomości oraz rozpad systemu ja porównaj rozdział pierwszy, co istotnie obniża jakość życia pacjentów. 6 3-4. Objawy ogniskowe spłata skroniowego Objawy ogniskowe guzów mózgu położonych w płacie skroniowym półkuli dominującej przejawiają się głównie jako dysfazja albo afazja płynna czuciowa. Uszkodzenie środkowej części zakrętu skroniowego górnego powoduje agnozję słuchową, chory nie jest w stanie zinterpretować słyszanych dźwięków. W przypadku zmian położonych bardziej ku tyłowi dochodzi do niemożności rozumienia wypowiedzi słownych. Mówienie jest płynne, lecz pełne błędów, powtórzeń i neologizmów, przez co wypowiedź staje się niezrozumiała. Występują trudności w nazywaniu przedmiotów. Chorzy mogą mieć problem z czytaniem, aleksja płynna, pisaniem i przepisywaniem tekstów, agrafia płynna, a przede wszystkim nie pojmują ich znaczenia. Nowotwory mózgu położone głęboko, Naruszające funkcje hipokampa upośledzają zapamiętywanie i odtwarzanie z pamięci trwałej. Objawa fazji, które mogą się pojawić w formie różnorodnych zaburzeń w mówieniu czy rozumieniu wypowiedzi, są uzależnione od rodzaju guza, jego lokalizacji i procesu wzrostowego. Na przykład, powoli rozwijający się glejak w płacie skroniowym może się objawiać jako łagodna. I powoli postępująca anomia, przejawiająca się trudnościami w nazywaniu. Zaburzenia te mogą trwać latami, zanim zostanie postawiona hipoteza, że należy doszukiwać się glejaka oraz nastąpi końcowe jego rozpoznanie. Inne objawy charakterystyczne dla uszkodzenia płata skroniowego to niemożność rozpoznawania twarzy. Prozopagnozja: trudności w rozróżnianiu strony prawej i lewej, agnozja przestrzenna trudności w wykonywaniu złożonych czynności, takich jak rysowanie czy ubieranie się, aprakcja konstrukcyjna oraz utrata możliwości rozpoznawania przedmiotów trzymanych w dłoniach, zakrytych przed wzrokiem a stereognozja. Chorzy mogą negować niedowład kończyn lub inne objawy choroby, a albo nie dostrzegać przedmiotów w polu widzenia po stronie przeciwnej do ogniska chorobowego połowicze pomijanie stronne. Rozpad systemu ja jest również uzależniony od rodzaju, lokalizacji i głębokości umiejscowienia guza mózgu. W praktyce klinicznej obserwuje się początkowo rozpad ja minimalnego a stopniowo w miarę narastania guza, ja longitudinalnego, autobiograficznego, zwłaszcza jeżeli wystąpi fazja płynna. Z powodu trudności w rozpoznawaniu mowy trudno jest u tych chorych ocenić rozpad tożsamości. 635. Objawy ogniskowe spłata ciemieniowego U chorych z nowotworami o temu miejscowieniu występują różnego rodzaju zaburzenia czucia w przeciwnej połowie ciała. Proste osłabienie czucia powierzchniowego jest z reguły nieznaczne. Częściej dochodzi do zakłóconego odbioru bodźców lub niemożności odróżnienia pojedynczego od podwójnego bodźca, niezdolności do rozpoznawania znaków pisanych na skórze, czy przedmiotów trzymanych w dłoni. Czasem chory nie zdaje sobie sprawy z zaburzeń czy niedowładu. Uszkodzenie połączenia płata ciemieniowego z płatem podlicznym prowadzi do niemożności rozpoznawania twarzy i trudności w orientacji prawa lewa strona. Chory ma wówczas kłopoty na przykład z odróżnieniem godziny dziewiątej od trzeciej. U tych chorych obserwuje się na ogół zaburzenia ja minimalnego roboczego. Jednak w miarę rozrostu guza może również dojść do rozpadu ja longitudinalnego, autobiograficznego i złożonych zaburzeń tożsamości. Jeśli guz będzie dalej narastał i nastąpi utrata samoświadomości, rozpad może objąć cały system ja. Przykład z praktyki klinicznej 6, U 6.1 U 61-letniego chorego. Zdiagnozowano na podstawie badań neuroobrazowych Rycina 6,2 występowanie glejaka w płacie ciemieniowym prawej półkuli mózgu. Symptomy choroby obejmowały początkowo bóle i zawrote głowy, nudności i wymioty. Badanie psychologiczne chorego ujawniło silny lęk. Choroba postępowała szybko. I po około roku stwierdzono u niego w pełni rozwinięty zespół przewlekłego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego. Nasiliły się bóle głowy, nudności i wymioty, a przeprowadzone badania wykazały również pogorszenie widzenia, zaburzenia równowagi, sztywność karku, tarczę zastojnową nerwu wzrokowego, prawostronny niedowład nerwu odwodzącego, podwójne widzenie najsilniejsze przy patrzeniu w bok po stronie uszkodzenia oraz senność. Zintensyfikowały się ponadto wegetatywne objawy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, zwolnienie pracy serca, brady kardia oraz zaburzenia oddychania. W badaniu neuropsychologicznym odnotowano zaburzenia systemów sensorycznych, uwagi, pamięci oraz funkcji wykonawczych, Stwierdzono również rozpad ja minimalnego. Zaburzenia widzenia objawiały się także w postaci makropsji. A w miarę nasilania się zaburzeń świadomości pojawiły się halucynacje. Pacjent opisywał je w następujący sposób. Od co najmniej miesiąca widzę nienaturalnie duże przedmioty. Moje palce są tak duże jak widło grodowe. W lustrze widzę straszną twarz człowieka, z olbrzymimi oczami i uszami. A w ostatnich paru dniach pokazują mi się różne powykrzywiane ludzkie twarze, różne dziwadła, na wzór groźnych chińskich smoków. Ze strachu szybko zamykam oczy. Ale one są dalej i chodzą po ścianach. Wyszczerzają zęby, syczą, śmieją się albo krzyczą. Czasami ja też zamieniam się w takiego smoka lub dzikiego luda i nie wiem, czy stoję, czy leżę. Jakbym się rozpływał. Boję się. Widziane przez chorego od miesiąca makropsje wiążą się ze złym przetwarzaniem bodźców sensorycznych we wzgórzu. Znalazły one odzwierciedlenie w rysunku wykonanym przez mężczyznę w czasie terapii sztuką. Przedstawił na nim dzikiego luda, za którego się uważał. Porównaj rycina 6-3. Z kolei późniejsze pojawienie się halucynacji należy przypisać zaburzeniom świadomości, które doprowadziły do zmiany obrazu siebie oraz otaczającego świata i nasiliły odczuwanie lęku. Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym lęk była utrata poczucia siebie w przestrzeni, związana z trudnościami w przestrzennym ulokowaniu siebie. Pozycja pionowa czy pozioma w relacji do innych przedmiotów. Prowadzi to do rozpadu perspektywy egocentrycznej, gdyż nie istnieje już ona w przestrzeni wewnętrznej. W rezultacie następuje stopniowy rozpad ja minimalnego. W tym stadium pacjent może jeszcze mieć co prawda pewien wgląd do swojego nowego ja, jednak nie jest w stanie interpretować percypowanego wzrokowo świata. Ten stan umożliwia mu jeszcze przynajmniej częściową adaptację ja longitudinalnego do zaistniałych zmian ja minimalnego. W miarę narastania zaburzeń świadomości, a następnie stopniowej dezintegracji ja longitudinalnego, autobiograficznego, pacjent traci możliwość wglądu do własnego ja. Zaprezentowany przypadek potwierdza opisywane już przez nas. Obserwacje i dane z eksperymentów klinicznych, które wskazują, że uszkodzenia prawej półkuli mózgu są bardziej destrukcyjne dla rozpadu systemu ja, niż uszkodzenia półkuli lewej. 6.3.6. Objawy ogniskowe z płata potylicznego. Niemal wszyscy chorzy z dowotworami płata potylicznego mają zaburzenia w polu widzenia. Pełne uszkodzenie pola 17 Brodmana powoduje niedowidzenie połowiczne jednoimienne po stronie przeciwnej do nowotworu. Czasem dochodzi do nietypowych ubytków, takich jak niedowidzenie w górnej lub dolnej połowie pola, mroczek środkowy czy niezdolność do odróżniania barw. W przypadku rozległych zmian pojawiają się złudzenia lub omamy wzrokowe zauważają zmiany rozmiarów, kształtów i kolorów przedmiotów, niekiedy widzą mnogie obrazy jednego punktu lub przetrwały obraz obiektu, który został usunięty z pola widzenia, lub też widzą obiekty nieistniejące w rzeczywistości. Przykład z praktyki klinicznej 6.2. U 15-letniej pacjentki stwierdzono na podstawie badań neuroobrazowych występowanie glejaka Żółtakogwiaździaka pleomorficznego Pleomorficum xanto ascytoma Pejksa płata potelicznego lewej półkuli mózgu Rycina 6-4. Warto wspomnieć, że jest to rzadki złośliwy nowotwór mózgu, na który chorują głównie osoby w młodym wieku. Stanowi mniej niż 1% nowotworów glejowych u dzieci. Może jednak wystąpić w każdym wieku. Symptomy choroby obejmowały początkowo bóle i zawroty głowy, problemy z widzeniem, zaburzenia uwagi i pamięci połączone z lękiem. Warto zwrócić uwagę, że u tej pacjentki zdiagnozowano przed trzema laty ADHD. Stopniowo dołączyły się napady padaczkowe. W badaniu neuropsychologicznym stwierdzono zaburzenia przetwarzania wzrokowego i przestrzennego. Trudności w różnicowaniu kształtu przedmiotów oraz ich kolorów zbliżone do tych, jakie obserwuje się u osób z zespołem tylnej korowej atrofii, np. w potwierdzonej postmortem chorobie Alzheimera. U pacjentki pojawiły się zaburzenia ja minimalnego związane z fragmentacją ekstrapersonalnej przestrzeni. W późniejszym okresie rozwinęła się ślepota korowa i doszło do rozpadu ja longitudinalnego. Występowanie tych zaburzeń wyjaśniają w swoich badaniach Han, Crutch, Warrington. Gdy uszkodzenie obejmuje obszar potyliczny, pojawiają się zaburzenia związane z uszkodzeniem pierwotnej kory wzrokowej. Zaburzenia w percepcji formy. Zaburzenia w percepcji koloru. Ślepota korowa. 637. Głębokie nowotwory półkul mózgowych. Manifestują się zespołem ciasnoty wewnątrzczaszkowej, która wynika m.in. z blokowania krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego. Do częstych objawów należą upośledzenie pamięci, zespół otępienny, apatia, utrata kontroli nad zwieraczami. Nowotworom pod wzgórza towarzyszą nieraz zaburzenia wydzielania wewnętrznego, opóźnienie wzrostu i dojrzewania płciowego, lub przedwczesne dojrzewanie, bulimia, otyłość bądź anoreksja z wyniszczeniem. Przykład z praktyki klinicznej 6.3. Emocje nierzadko są drogowskazem w postępowaniu i często otwierają przed nami różne drogi. Raz są to, jak w przypadku bohatera poematu Dantego, strach i bezsilność w piekle dnia codziennego. Innym zaś razem radość, z pełnego i twórczego życia. I choć nie stanowią jedynego czynnika warunkującego kształtowanie się tożsamości, to skłaniają do postawienia pytania: Jaki byłby nasz stosunek do świata bez ja emocjonalnego, które jest jednym z ważniejszych czynników kształtowania tożsamości indywidualnej, jednostkowej, osobowej? Powszechnie wiadomo. Że istnieje związek emocji z rozumowaniem i zachowaniem, stworzeniem relacji społecznych i udziałem w życiu kulturalnym. Wiadomo też, że związek ten może być zarówno pozytywny, jak i negatywny, co wyznacza nasze reakcje na otaczające nas w świecie zjawiska oraz przeżycia innych ludzi. Przykładem, który przybliży czytelnikowi te zagadnienia, jest walka o życie Piotra u Którego po operacji zniszczonego przez nowotwór chondrosarkoma kręgu C1 równej rycina 6,5 rozwinął się w stosunkowo krótkim czasie nowotwór mózgu. Bezpośrednio po operacji wróciły radość i nadzieja, gdyż chory mógł poruszać głową i normalnie pracować. Pisał doktorat z fizyki. Wkrótce jednak doszło do przerzutu nowotworu do mózgu. I zaczęły się nasilać objawy neuropoznawcze oraz związane z nimi zaburzenia własnego ja minimalnego, roboczego. Praca nad doktoratem została przerwana i rozpoczęła się walka z chorobą. Wypowiedź Ewy, ukochanej żony Piotra z filmu W walce z losem w reżyserii Marii Ponchalskiej uświadamia, jak ważne są poczucie własnego ja i niewykolejony proces. Tożsamości indywidualnej osoby chorej. Wpadam w tak nieprawdopodobną spiralę wyobrażeń, gdy on niewyobrażalnie cierpi. Trudno znieść noce, które są szarpane, gdyż świat rozsypuje się na kawałeczki. Gdy on niejako dryfuje w obcym świecie i jednym razem nie wie, gdzie się znajduje, innym zaś razem krzyczy z bólu i nie wie, kim jest. Z każdą falą bólu wydaje się, że to jest ból ostateczny, że tym razem to już koniec. I to jest właśnie największy dramat naszego życia teraz, gdy trwają te napadowe bóle, które rozbijają nasz świat, który z trudem, z wielkim trudem prowadzimy. Boję się, że odejdzie, że zostanę sama na zawsze. Powyższe rozważania przybliżają nieco zrozumienie istoty systemu ja. Oraz tożsamości indywidualnej i społecznej człowieka. Ta złożoność jest już od dość dawna uznawana za jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata, które wymagają rozwiązania i są wyzwaniem dla współczesnej neuronauki. 638. Guzy pnia mózgu. Objawy nowotworów pnia mózgu są bardzo różne i w dużej mierze zależą od położenia. Utkania oraz sposobu wzrostu guza. Co czwarty guz charakteryzuje się ograniczonym wzrostem, pozostałe to nowotwory rozlane. Ograniczone glejaki śródmózgowia przyjmują jedną z dwóch form. Pierwsza nowotwory około wodociągowe, rosnące bardzo wolno i wywołujące wodogłowie przeważnie około dziesiątego roku życia. Ogniskowe objawy guza mózgu nie występują wcale bądź pojawiają się późno. Drugie nowotwory ograniczone, które powodują często wodogłowie i objawy ogniskowe, takie jak dwojenie, nierówność źrenic, opadnięcie powiek, niedowłady, sztywność, drżenie, senność, niezborność, mutyzm będące skutkiem uszkodzenia licznych dróg nerwowych i jąder nerwów czaszkowych pnia mózgu. Ograniczone glejaki rdzenia przedłużonego dają o sobie znać przede wszystkim zespołem opuszkowym. Ogniskowe glejaki mostu spotyka się rzadko. Objawiają się one uszkodzeniem nerwów, szóstego i siódmego, miokloniami, powolne fale skurczu na całej twarzy, jednostronną głuchotą, przeciwstronnym niedowładem połowicznym kończyn. 639 Nowotwory muszczku W obrazie nowotworów muszczku dominuje zespół nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, będący pochodną zwiększania się masy nowotworu oraz powstania wtórnego wodogłowia. Nowotwory te manifestują się często czopląsem i ataksją tułowia z niepewnym chodem na szerokiej postawie. Możliwe są osłabienie napięcia mięśniowego. Atakcja z tendencją do padania w stronę usytuowania nowotworu. Dysmetria ruchów i mowa skandowana. Dysartria. 6 6.3.10 Nowotwory okolic siodła tureckiego i podwzgórza. Nowotwory okolicy siodła tureckiego to najczęściej łagodne gruczolaki wyrastające z gruczołowej części przysadki mózgowej. Symptomatologia guzów w tej okolicy jest bardzo bogata, gdyż może być wynikiem uciskania dużych guzów. Zwykle są to gruczolaki nieczynne hormonalnie na sąsiadujące struktury anatomiczne, zwłaszcza nerwy wzrokowe i ich skrzyżowanie, lub stanowić rezultat nadprodukcji hormonów. Najbardziej charakterystyczne dla tego rodzaju nowotworów są postępujące upośledzenie ostrości wzroku oraz Ograniczenie pola widzenia przyjmujące postać niedowidzenia dwuskroniowego ucisk na skrzyżowanie nerwów wzrokowych lub niedowidzenia w jednym oku ucisk na nerw wzrokowy bardzo duże guzy tej okolicy mogą powodować wodogłowie obturacyjne co jest skutkiem upośledzenia przepływu płynu mózgowordzeniowego przez trzecią komorę mózgu Gruczolaki aktywne wewnątrz wydzielniczo charakteryzuje selektywna nadprodukcja hormonów przysadki mózgowej. Guzy, gruczolaki wydzielające specyficzny hormon, np. krelinę, hormon wzrostu w guzach przysadki typu somatotropinoma, od samego początku dają objawy związane z nadmiarem produkowanego przez nie hormonu. Na przykład nadmiar prolaktyny PRL u kobiet objawia się... Mleko tokiem, brakiem miesiączki i bezpłodnością. U mężczyzn hiperprolaktydemia prowadzi do impotencji, oligospermii i spadku libido. Gruczolaki przysadki mogą także produkować hormon wzrostu, co jest przyczyną akromegalii lub gigantyzmu, jeżeli choroba rozpoczęła się w dzieciństwie. Przyczyną choroby Cushinga jest nadprodukcja ACTH Hormon Adenokortykotropowy. Inny nowotwór tej okolicy, czaszko gruczolak, u większości chorych wywołuje zaburzenia endokrynologiczne, zaburzenia widzenia. Może także powodować wodogłowie, co jest skutkiem ekspansywnego wzrostu i ucisku na otaczające struktury anatomiczne. W okolicy siodła tureckiego mogą wyrastać także oponiaki oraz wyjątkowo rzadko guzy złośliwe. Gruczolako-raki tworzące inwazyjne przerzuty odległe. Gruczolaki mogą wydzielać najróżnorodniejsze hormony przysadkowe, ale mogą również ich nie wydzielać. Mogą wywoływać objawy uciskowe, stając się przyczyną zaburzeń neurologicznych, szczególnie dotyczących nerwów wzrokowych. 6.3.11. Objawy guza mózgu kąta mostkowo-muszczkowego. Najczęstsze nowotwory mózgu tej okolicy to nerwiaki, nerwu przedsionkowego, oponiaki i torbiele naskórkowe. Pierwszym objawem nerwiaka nerwu przedsionkowego jest powolna, jednostronna utrata lub osłabienie słuchu z towarzyszącym szumem lub piskami czy trzeszczeniami. Niekiedy chorzy skarżą się na uczucie pełności w uchu. Miewają trudności ze zrozumieniem słów, kiedy podczas rozmowy telefonicznej trzymają słuchawkę po stronie rozwijającego się guza. Możliwe są zawroty głowy. Na dalszym etapie rozrostu guza pojawiają się trudności w chodzeniu, zaburzenia równowagi, podwójne widzenie, oczopląs, drętwienie i niedoczulica twarzy oraz zaburzenia połykania czy niedowład połowiczy. Kończyn. Jest to skutkiem ucisku napień mózgu. 6, 3, 12. Symptomy guzów kanału kręgowego. Objawy guzów kanału kręgowego zależą od lokalizacji guza. Stąd guzy zlokalizowane w odcinku szyjnym kręgosłupa objawiają się niedowładami czterech kończyn i niedoczulicą od szyi w dół oraz bólami kończyn górnych. W przypadku nowotworów położonych w odcinku piersiowym chorzy skarżą się początkowo na bóle kręgosłupa. Często na bóle opasujące klatkę piersiową, a także uczucie sztywności i znużenia w kończynach dolnych. W miarę rozrostu guza i zwiększania się ucisku na rdzeń kręgowy pojawiają się niedowład kończyn dolnych oraz zaburzenia zwieracze. Niedowład występuje najpierw w stopie i paluchu. W przypadku nowotworów wewnątrzrdzeniowych pierwszymi objawami są ból, zaburzenia czucia albo niedowład. Ból jest umiejscowiony z reguły na poziomie nowotworu. Często nasila się w pozycji leżącej i w nocy. Nasilenie objawów bywa bardzo różne: od niewielkich zaburzeń sprawności myślenia i subtelnych zmian osobowości oraz rozpadu ja minimalnego roboczego. Przez zaburzenia pamięci epizodycznej, autobiograficznej i desintegrację ja longitudinalnego, aż do wyraźnego upośledzenia świadomości i rozpadu systemu ja. Guzy mózgu w mniejszym lub większym stopniu niszczą tkankę mózgową w miejscu, w którym się pojawiają. Wielkość tego zniszczenia zależy m.in. od szybkości rozrostu guza i jego charakteru. Rozrost nowotworu mózgu może spowodować utratę przytomności i śmierć, gdy nastąpi. Przemieszczenie w głobienie zakrętu obręczy pod sierp mózgu na stronę przeciwną. Wklinowanie we wcięcie namiotu. Przemieszczenie haka zakrętu hipokampa w rejon przyśrodkowej części płata skroniowego. Przemieszczenie migdałków muszczku do otworu wielkiego. Obecnie, dzięki rozwojowi medycyny, guzy mózgu można operować. Należy pamiętać, że w wyniku interwencji chirurgicznej mogą wystąpić uszkodzenia tkanki, skutkujące zaburzeniami czynności psychicznych, podobnie jak w przypadku udaru mózgu czy urazu mózgu. Często jednak interwencja neurochirurgiczna prowadzi do znacznej poprawy funkcjonowania chorego i jego jakości życia, co ilustruje opisany niżej przykład z praktyki klinicznej. Przykład z praktyki klinicznej, 6-4. U 69-letniej chorej stwierdzono na podstawie badań neuroobrazowych występowanie glejaka w okolicy skroniowo-ciemieniowej prawej półkuli mózgu. Rycina 6-6-6-9. Symptomy choroby obejmowały bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty oraz zaburzenie uwagi i pamięci połączone z lękiem. Poczuciem smutku i obniżeniem sprawności ruchowej. W czasie kolejnego badania stwierdzono również zaburzenia ja minimalnego, roboczego polegające na tym, że chora negowała chorobę i twierdziła, iż to nie są jej wyniki badań, gdyż jej nic nie dolega. Pacjentce zaproponowano operację neurochirurgiczną. Zgodziła się na nią tylko dzięki namowom córki której bardzo ufała w trakcie operacji usunięto guza w całości łącznie z obszarem otaczającej go zdrowej tkanki badanie metodą rezonansu magnetycznego MR badanie z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego MRI wykonane przed operacją potwierdziło występowanie glejaka rycina 66 a badanie metodą tomografii komputerowej TK po operacji Ukazało typowe zmiany pooperacyjne. Rycina 67, czyli obrzęk i krwawienie. Kontrolne badanie MRI 3 miesiące po operacji i po przeprowadzeniu radioterapii wykazało mały obszar martwicy popromiennej oraz częściowe wycofanie się zmian pooperacyjnych. Rycina 68. Jednak badanie kontrolne MRI wykonane miesiąc później ujawniło Powiększenie się martwicy popromiennej i podejrzenie odrostu guza. Rycina 6.9. Badanie neuropatologiczne. Guz przejawiał typowe cechy glejaka z dużym komórkowym i jądrowym polimorfizmem. Występowały liczne obszary martwice. Stwierdzono wysoki indeks miotyczny z oznakami KI-67 oraz proliferacją. Śródbłąkową. głos wrócił w obszar podpajęczynówkowy. Rycina 610. Ocena funkcji neuropoznawczych. Ocenę funkcji neuropoznawczych przeprowadzono trzy razy. Przed operacją, dwa tygodnie po operacji i pół roku po operacji neurochirurgicznej. Wykorzystano w niej standardową wersję interakcyjnych testów komputerowych. Mind Streams. Wpływ opieki neurochirurgicznej na neuropsychologiczne funkcjonowanie pacjentki ukazuje Rycina 611. W pierwszym badaniu wystąpiły zakłócenia wszystkich testowanych funkcji poznawczych. Największe zmiany pojawiły się w obszarach funkcji wzrokowo-przestrzennych, uwagi, funkcji wykonawczych i pamięci. W drugim badaniu osiągnięto powrót do normy zaburzonych funkcji poznawczych i wykonawczych. W trzecim badaniu funkcje poznawcze i wykonawcze nadal nie były złe, jednak uzyskane wartości nieznacznie się pogorszyły. Ocena jakości życia związanej ze stanem zdrowia W badaniach oceny jakości życia związanej ze stanem zdrowia wykorzystano skalę oceny jakości życia SF36. Obejmuje ona 36-elementową ankietę dotyczącą zdrowia pacjentów. Skala SF36 składa się z 8 podskal, które są ważonymi sumami pytań w dwóch sekcjach: zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne po 4 podskale. Każda podskala jest bezpośrednio przekształcana w skalę od 0 do 100, przy założeniu, że każde pytanie ma taką samą wagę. Im wyższy wynik, tym niższa jakość życia związana ze skargami na ograniczenia i dolegliwości. Im niższy wynik, tym lepsza jakość życia związana z mniejszą liczbą skarg na ograniczenia. Profile SF36 uzyskane w badaniu pierwszym, drugim oraz w badaniu trzecim ilustruje Rycina 612. W badaniu pierwszym wyniki w poszczególnych sferach SF36. Rozkładały się następująco: 60 punktów za funkcjonowanie psychiczne, 69 punktów za ograniczenia spowodowane stanem fizycznym, 71 punktów za ból ciała, 66 punktów za ogólne postrzeganie zdrowia, 69 punktów za żywotność, 73 punkty za funkcjonowanie społeczne. 78 punktów za funkcjonowanie emocjonalne i 62 punkty za zdrowie psychiczne. W badaniu drugim obserwujemy poprawę jakości życia związanej ze stanem zdrowia uzyskaną dzięki zmniejszeniu się dolegliwości. Wyniki w poszczególnych sferach SF36 były następujące: 31 punktów za funkcjonowanie fizyczne, 23 punkty za ograniczenia spowodowane stanem fizycznym. 38 punktów za ból ciała, 34 punkty za ogólne postrzeganie zdrowia, 39 punktów za żywotność, 42 punkty za funkcjonowanie społeczne, 37 punktów za funkcjonowanie emocjonalne i 38 punktów za zdrowie psychiczne. W badaniu trzecim, pół roku po operacji neurochirurgicznej, jakość życia nadal nie była zła, a liczba skarg nieznacznie wzrosła. Wyniki w poszczególnych sferach SF36 rozkładały się następująco: 38 punktów za funkcjonowanie fizyczne, 33 punkty za ograniczenia spowodowane stanem fizycznym, 48 punktów za ból ciała, 42 punkty za ogólne postrzeganie zdrowia, 49 punktów za żywotność, 51 punktów za funkcjonowanie społeczne, 52 punkty za funkcjonowanie emocjonalne. I 45 punktów za zdrowie psychiczne. Stwierdzono istotną różnicę w profilu zdrowia między pierwszym a drugim badaniem oraz między pierwszym a trzecim badaniem w ośmiu sferach SF36. Zmiany między drugim a trzecim badaniem były niewielkie i nieistotne statystycznie. Poprawa stwierdzona w badaniu z zastosowaniem skali SF36 przekładała się również na psychologiczne i społeczne funkcjonowanie badanej chorej co znacznie poprawiło jej komfort życia fakt ten można wiązać z tym że guz został usunięty w całości i przestał negatywnie oddziaływać na otaczającą go tkankę mózgową potwierdzają to obserwacje innych autorów dotyczące usunięcia glejaków różnego typu dwa główne czynniki odgrywają tu znaczącą rolę Przede wszystkim trzeba podkreślić znaczenie przeprowadzenia operacji w sposób możliwie oszczędzający zdrową tkankę. Pozwala to uniknąć nowych zaburzeń neurologicznych, a w rezultacie skraca pobyt pacjenta w szpitalu. Mniejszy jest upływ krwi oraz zredukowane zostają ból i lęk odczuwane przez pacjenta. Drugim ważnym czynnikiem jest plastyczność mózgu która umożliwia tworzenie nowych połączeń międzyneuronalnych. Potwierdzają to doniesienia dotyczące chorych, u których w całości usunięto glejaka obejmującego także okolice Broka oraz Wernickiego i którzy zachowali umiejętność językowego porozumiewania się. U opisywanej chorej usunięto guza w całości jednak ze zachowaniem zdrowej tkanki. Przyczyniło się to do tego, że kobieta była w stanie dobrze funkcjonować w otoczeniu i radziła sobie z czynnościami dnia codziennego, dzięki czemu odczuwana przez nią jakość życia była na stosunkowo wysokim poziomie. Ustąpiły również zaburzenia ja minimalnego roboczego. 6.4. Reakcje systemu ja na nowotwór mózgu. Ktoś, kto usłyszy diagnozę nowotwór mózgu, doznaje ogromnego szoku. Diagnoza ta oznacza bowiem bliską perspektywę zgonu. Oznacza też konieczność zmierzenia się z chorobą oraz całkowitą zmianę dotychczasowego trybu życia. Chorzy z nowotworami mózgu skarżą się na utratę tożsamości spowodowaną zmianami ich osobowości, zaburzeniami poznawczymi, trudnościami w porozumiewaniu się i utratą pracy oraz dotychczasowych zainteresowań. Kazani są także na zależność od innych osób. Nie mogą też uczęszczać na spotkania towarzyskie, i brać udziału w wydarzeniach kulturalnych, a nawet wykonywać drobnych prac domowych, co prowadzi do niekorzystnych zmian. W relacjach rodzinnych Obawa przed całkowitą utratą sprawności oraz bliska perspektywa nieuchronnej śmierci łączą się z troską o los najbliższych osób po odejściu chorego. Główna różnica między guzem mózgu a nowotworami w innych częściach ciała polega na wpływie tego guza na umysł i relacje społeczne. Chory czuje, że nie jest już tą samą osobą, którą był przed zachorowaniem. Następstwa operacji usunięcia guza i/lub radioterapii wywołują często równie ciężkie zaburzenia, jak sam guz. W badaniach prowadzonych przez brytyjską organizację Brain. Tumor, Harity. Jedna na trzy osoby zgłaszała odczucia zmiany osobowości, takie jak depresja, chroniczne poczucie złości, nadwrażliwość emocjonalna i rozhamowanie. Ponad połowa badanych skarżyła się na utratę pamięci. Opisywali oni odczuwanie stresu, zakłopotania czy zawstydzenia wywołane niemożnością przypomnienia sobie ważnych zdarzeń i faktów ze swojego życia. Nie pamiętali na przykład, czy są w związku małżeńskim, czy się przeprowadzili, jak mają na imię ich dzieci lub wnuki. Chorzy skarżyli się również na trudności ze skupieniem uwagi, co często uniemożliwiało im przeprowadzenie rozmowy. W połączeniu z trudnościami w znajdywaniu słów, spowodowało to wycofywanie się z kontaktów społecznych. Chorzy z silniej wyrażonymi zaburzeniami afatycznymi obawiali się, że zostaną uznani za głupich, nienormalnych lub pijanych. Dodatkowe problemy stwarza osobom z nowotworami mózgu niemożność kontrolowania własnych reakcji emocjonalnych, a często utrata odczuwania radości i emocjonalnej łączności z najbliższymi. Nagłe wybuchy złości, rozdrażnienia, brak odpowiedzialności, konfabulacje oraz pojawiające się halucynacje odbierane są bowiem przez otoczenie, jako objawy choroby umysłowej. Przykład z praktyki klinicznej 6.5. Problemy osób z nowotworem mózgu wynikające ze zmiany osobowości, a zwłaszcza trudności w kontroli własnych reakcji emocjonalnych, ilustruje wypowiedź 49-letniej chorej z glejakiem pnia mózgu, mostu Warola. Porównaj rycina 6.13. Gus mózgu doprowadził mnie do rozpaczy, gdyż całkowicie zmienił moją osobowość. Zostałam błędnie zdiagnozowana jako chora psychicznie. Ta diagnoza wywołała u mnie nieprawdopodobnie silny bunt i zadawanie pytań bez odpowiedzi, dlaczego ja, ale także myślenie o sobie w kategoriach obniżonej samooceny. Jestem chora psychicznie i nikogo nie chcę znać. W związku z tym nie wychodziłam do ludzi. Objawy się nasilały pomimo leczenia, i dużo leżałam w łóżku i spałam, a gdy się budziłam, wściekałam się na wszystko i na wszystkich. Rozpoznawano u mnie różne choroby, takie jak załamanie psychiczne, depresje, a gdy pojawiły się halucynacje, schizofrenie. Mój mąż wspierał mnie bardzo w tym czasie, ale planował rozwód. Kiedy badanie MR potwierdziło występowanie guza mózgu, byłam przestraszona, lecz poczułam ulgę. Jestem prawdopodobnie jedyną osobą, która poczuła się lepiej po tym, jak się dowiedziała, że ma guza w głowie. Mój mąż się załamał, ale postanowił mi pomóc. Warto zaznaczyć, że przeprowadzony zabieg chirurgiczny, co podkreślają również inni autorzy, znacznie poprawił funkcjonowanie chorej. Nadal jednak utrzymywały się zaburzenia pamięci roboczej i trudności z samooceną. Następnym problemem, z jakim borykają się chorzy z nowotworami mózgu, jest poczucie, że własne ciało nie chce ich już słuchać. Przede wszystkim mają chroniczne poczucie zmęczenia oraz trudności z wykonywaniem najprostszych czynności związanych z motoryką, zwłaszcza z przemieszczaniem się. Dodatkowe dolegliwości to odczuwane bóle oraz pojawiające się napady padaczkowe, głównie przy uszkodzeniach okolicy skroniowej. Wzrost ciśnienia śródczaszkowego, wywołany guzem, powoduje oprócz chronicznych bólów głowy, także nudności i zaburzenia widzenia. Bardzo poważne konsekwencje mają też zaburzenia wzroku lub wręcz jego utrata. Utrata widzenia peryferyjnego oraz Utrata poczucia głębi narażają na upadki. Wpadanie na rzeczy i innych ludzi skutkują trudnościami z używaniem narzędzi, sztućców oraz skorzystaniem ze sprzętu domowego. Z kolei napady epileptyczne prowadzą do utraty poczucia bezpieczeństwa i obawy, że pojawią się w najbardziej nieodpowiedniej chwili. Poczucie uzależnienia od opiekunów sprawia ponadto, że chorzy czują się często upokorzeni i z 6.4.1 Doświadczanie choroby przez osobę z nowotworem mózgu W literaturze przedmiotu niewiele jest informacji na temat sposobów doświadczania choroby przez osoby z nowotworem mózgu w połączeniu z ich funkcjonowaniem w społeczności i zmianami zachodzącymi w ich ja. Nieliczne też są prace poświęcone zaburzeniom tożsamości. A jeszcze mniej można znaleźć danych dotyczących zaburzeń ja. Chociażby z tego względu badanie narracji ma swoje uzasadnienie, gdyż, jak podkreślają Gergen i Gergen, tożsamość danej osoby kształtuje się w wyniku całej historii jej życia. Badania prowadzone przez Matheson i Stama wskazują, że chorzy zaczynają się czuć inną osobą w reakcji na doświadczenia związane z dolegliwościami cielesnymi. Zmianami w relacjach z innymi osobami i koniecznością przebywania w szpitalu lub poddawania się licznym zabiegom medycznym. Oznacza to, że dotychczasowa historia ich życia musi ulec znaczącej rewizji. Dotyczy to szczególnie osób z chorobą nowotworową, przy czym znaczącą rolę odgrywa tu środowisko społeczne, a zwłaszcza reakcje najbliższych choremu osób na jego chorobę. Można wręcz stwierdzić, że reakcje te podlegają swoistym negocjacjom. Pomocna jest przede wszystkim otwarta rozmowa na temat choroby nowotworowej i jej następstw. Niestety, wielu ludzi, w tym osoby najbliższe, woli unikać tych tematów, co znacznie utrudnia choremu przystosowanie się do zaistniałej sytuacji i wywołuje dodatkowy stres. 642. Trudności w przystosowaniu się do nowej roli pacjenta i utrata tożsamości społecznej. Niemożność wykonywania dotychczasowej pracy skutkuje poczuciem utraty ważnej części tożsamości i prowadzi do zaburzeń emocjonalnych. Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych. Sytuacje pogarszają związane z tym trudności finansowe. Choroba wpływa na życie całej rodziny. Pojawia się poczucie utraty, zagubienia, czasem też dochodzi do wewnątrzrodzinnych konfliktów. Wielu współmałżonków stwierdza, że mają do czynienia z zupełnie nową osobą i że przybyło im jeszcze jedno uciążliwe dziecko, co nierzadko z czasem prowadzi do rozwodu. Ważną rolę odgrywają w przypadku pacjenta z chorobą nowotworową przeformułowanie dotychczasowej historii życia i zbudowanie nowej. Musi to być historia, która nie tylko ma sens, ale i uporządkowaną oraz spójną strukturę. Stanowi to warunek, Reintegracji ja i ułożenia sobie życia na nowo. Wiąże się to nie tylko z rewizją dotychczasowych planów życiowych, lecz także, a może przede wszystkim, stworzeniem nowych planów, które umożliwiają opracowanie strategii życiowej w zmienionej sytuacji. Jak stwierdzają pacjenci, u których doszło do pełnej integracji ja, w ich przypadku choroba zeszła na drugi plan a podejmowane przez nich działania mają charakter pozytywnych technik radzenia sobie ze stresem. Należą do nich planowanie, aktywne radzenie sobie, pozytywne przewartościowanie i rozwój, a także poszukiwanie wsparcia emocjonalnego i instrumentalnego. Szerszy opis sposobów radzenia sobie z chorobą znajdzie czytelnik w książce Juszczyńskiego i Ogińskiej-Bulik. Przypis Strategie radzenia sobie wymienione Kwestionariuszu Coop to aktywne radzenie sobie, planowanie, poszukiwanie wsparcia instrumentalnego, poszukiwanie wsparcia emocjonalnego, unikanie konkurencyjnych działań, zwrot ku religii, pozytywne przewartościowanie i rozwój, powstrzymywanie się od działań, akceptacja, koncentracja na emocjach i ich wyładowanie, zaprzeczanie. Odwracanie uwagi, zaprzestanie działań, zażywanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, poczucie humoru. Koniec przypisu. Spostrzeżenia te potwierdzają badania przeprowadzone przez park z Latewą i Blanka, w których uczestniczyło 108 kobiet i 59 mężczyzn. Z badań tych wynika, że u osób, które pokonały nowotwór mózgu, kształtuje się zmieniona nowa osobowość. Zmiany, które pojawiają się po zdiagnozowaniu choroby nowotworowej, ze szczególnym uwzględnieniem guza mózgu, wiążą się głównie z dezintegracją systemu ja-jednostkowego i społecznego. Dużą rolę w tym procesie odgrywają przebieg całej choroby i zastosowane sposoby leczenia które wyznaczają często dalsze losy chorego. Dodatkowy czynnik stanowi nadzieja, że nowości w medycynie pozwolą pokonać chorobę nowotworową. Na podstawie doświadczeń klinicznych oraz prowadzonych badań naukowych można wyodrębnić następujące rodzaje reakcji systemu ja na chorobę nowotworową: brak istotnej zmiany w systemie ja: zintegrowane ja jednostkowe, przedmiotowe i podmiotowe oraz społeczne relacyjne i kolektywne częściowa dezintegracja ja społecznego rozpad ja kolektywnego rozpad ja społecznego rozpad ja relacyjnego i kolektywnego częściowa dezintegracja ja jednostkowego oraz rozpad ja społecznego relacyjnego kolektywnego rozpad ja jednostkowego Przedmiotowego i podmiotowego, i społecznego, relacyjnego i kolektywnego. Te pięć rodzajów odpowiedzi systemu ja różni się między sobą głównie sposobami reakcji na chorobę i próbami przystosowania się do zaistniałej sytuacji. Omówimy je poniżej. Na rycinie 6.14 prezentujemy charakterystykę zachowania osoby, ze zintegrowanym ja-jednostkowym, przedmiotowym i podmiotowym oraz społecznym, relacyjnym i kolektywnym. Osoba taka rozumie i akceptuje siebie w chorobie, dąży do poznania etiologii przebiegu i rokowania choroby, poszerza swoją wiedzę o nowotworach, poszukuje najnowszych wiadomości o ich leczeniu, bierze udział w badaniach. I dyskursie społecznym na temat nowotworów. Tworzy pozytywne mechanizmy obronne, rozmawia o chorobie z rodziną i przyjaciółmi, jest dobrze przystosowana, współpracuje z terapeutami oraz w grupie wsparcia. Informuje innych o działaniach profilaktycznych i korzyściach z wczesnego rozpoznania choroby angażuje się w ruch walki z nowotworami należy do organizacji walczących z chorobami onkologicznymi wspiera ten ruch finansowo i organizacyjnie zabiega o szerzenie wiedzy o raku oraz dąży do zmian w świadomości społecznej na ten temat nosi koszulki wstążeczki lub bransoletki informujące o chorobach nowotworowych Inicjuje działania kolektywne, zachęca do nich i sama bierze w nich udział, np. w społecznych akcjach edukacyjnych na temat nowotworów, w różnego rodzaju widowiskach, w działalności prewencyjnej. Znakomitym przykładem w pełni zintegrowanego ja osoby walczącej z nowotworem jest postać wybitnej aktorki Małgorzaty Braunek. Erythina 615, która nie została wprawdzie wyleczona, ale do końca walczyła z chorobą i zachowała pełną integrację własnego ja, a na kilka dni przed śmiercią zmarła 23 czerwca 2014 roku, napisała list świadczący o jej racjonalnym i holistycznym podejściu do choroby, a także o zaangażowaniu. W organizowanie pomocy finansowej, edukacyjnej innym osobom cierpiącym na chorobę nowotworową. Jak informowały portale internetowe, w sobotę 28 czerwca 2014 roku na oficjalnym profilu Facebooka Małgorzaty Braunek pojawił się list aktorki, napisanej na kilka dni przed jej śmiercią. Wiadomość udostępnił mąż aktorki Andrzej Krajewski. Braunek w krótkim tekście podziękowała za wsparcie okazane jej podczas choroby oraz poinformowała o planach założenia Funduszu Pomocy Osobom Chorym Onkologicznie oraz Centrum Informacji i Studiów nad holistycznym podejściem w medycynie. Mąż aktorki zaproponował spełnienie jej woli oraz zobowiązał się do zwrotu pieniędzy osobom, które będą chciały odzyskać darowiznę Pierwotnie przeznaczone na leczenie Małgorzaty Braunek. Drodzy Państwo, jestem głęboko poruszona niezwykle życzliwą reakcją, z jaką spotkał się list informujący o mojej chorobie i prośba o wsparcie finansowe na dalsze leczenie w specjalistycznej klinice w Niemczech, poza którą najlepszymi metodami medycyny zachodniej, Oferuje również mądrość tradycyjnej medycyny wschodniej. Takie holistyczne podejście do chorego daje największe szanse na wyleczenie, więc jestem szczęśliwa, że dzięki hojności wielu ludzi otwiera się przede mną ta możliwość. Jestem za to bardzo wdzięczna. Pomyślałam, że jeśli uzbiera się więcej pieniędzy niż to, co ja potrzebuję na kurację. To powołamy fundusz pomocy osobom chorym onkologicznie oraz centrum informacji i studiów nad holistycznym podejściem w medycynie, która leczy całego człowieka, a nie tylko jego organy i choroby. Tego się nauczyłam od mojej choroby, tego jest mi w Polsce bardzo brak. Życzę każdemu przede wszystkim zdrowia, pogody ducha oraz uśmiechu który jest najlepszym lekarstwem w życiu. Ostatni list Małgorzaty Braunek. Charakterystykę zachowania osoby, u której zdiagnozowano chorobę nowotworową z częściowo zintegrowanym ja jednostkowym, przedmiotowym i podmiotowym oraz społecznym, relacyjnym i zdezintegrowanym ja kolektywnym przedstawia rycina 6.16. Ktoś taki poszukuje zrozumienia i akceptacji siebie w chorobie, poszerza ogólną wiedzę o nowotworach, bierze udział w badaniach. W jego poszukiwaniach oraz w chęci nabywania wiedzy medycznej kryje się jednak lęk przed nawrotem choroby przerzutami. Dlatego szuka kontaktu z innymi, przede wszystkim z rodziną i przyjaciółmi, by rozproszyć istniejące obawy. I utwierdzić się w poczuciu szansy na wyleczenie. Słucha najnowszych wiadomości o leczeniu nowotworów, jest otwarty na nowe terapie i leki. Informuje innych o działaniach prewencyjnych i korzyściach, jakie daje wczesne zbadanie się. Nosi koszulki lub bransoletki informujące o raku, angażuje się w działalność prewencyjną, lecz nie, wstępuje do grupy wsparcia. I nie bierze udziału w zbiorowych przedsięwzięciach edukacyjnych czy profilaktycznych, obawia się zakwalifikowania do kategorii chorych z niekorzystnym rokowaniem. Erycina 6:17 zawiera charakterystykę zachowania osoby z całkowitą dezintegracją ja społecznego. Rozpad ja kolektywnego i relacyjnego w następstwie choroby nowotworowej. Osoba ta, Wypiera wiedzę o swojej chorobie, nie poszukuje wiadomości o nowotworach i unika wszelkich informacji na ten temat. Nie chce brać udziału w badaniach, boi się nawrotu choroby, przerzutów. Tworzy różnorodne, negatywne, nieadaptacyjne mechanizmy obronne, wypiera ze świadomości informacje o stanie swojego zdrowia. Często ucieka do używek, unika kontaktu z innymi chorymi i osłabia kontakty społeczne. Jeżeli należy do stowarzyszenia chorych na raka, to raczej w celu uciszenia niepokoju, nie angażuje się w kolektywne działania profilaktyczne i edukacyjne, nie zależy jej na integracji z grupą osób cierpiących na chorobę nowotworową. Z kolei na rycinie 6.18 widzimy charakterystykę zachowania osoby z chorobą nowotworową oraz z dezintegrowanym ja jednostkowym i społecznym. Dezintegracja ja jednostkowego i społecznego dotyka szczególnie ludzi z zaawansowanym nowotworem mózgu ze względu na charakter dolegliwości, jakie on wywołuje. Najwyraźniej przejawia się to u osób z nowotworem zlokalizowanym w prawej półkuli mózgu. Chory taki z reguły nie rozumie siebie w chorobie i choroby nie akceptuje. Nie ufa lekarzom i podaje w wątpliwość diagnozy. Unika wiedzy o nowotworach i nie chce brać udziału w badaniach. Ma zaniżoną samoocenę. Jest bierna. Często poddaje się zmiennym nastrojom, popadając w skrajności, od optymizmu do skrajnego pesymizmu i złych przeczuć. Boi się nawrotu choroby przerzutów. Unika kontaktu z innymi chorymi. Nie angażuje się w żadną z aktywności integrujących chorych ze schorzeniami onkologicznymi. Izoluje się społecznie. Nie informuje o stanie swojego zdrowia, bliskich i przyjaciół, zrywa dotychczasowe kontakty i nie nawiązuje nowych. Na 6 619 prezentujemy charakterystykę zachowania człowieka, u którego w związku z chorobą nowotworową doszło do rozpadu ja jednostkowego, przedmiotowego i podmiotowego oraz społecznego, relacyjnego i kolektywnego. Może to być osoba w stanie terminalnym lub osoba, u której z powodu nowotworu mózgu pierwotnego lub przerzutowego wystąpiły złożone zaburzenia procesów poznawczych, na przykład utrata pamięci epizodycznej i autobiograficznej zaburzenia mowy i innych procesów językowych, świadomości. Ktoś taki nie wie kim jest, nie wie, że jest chory. Nie wie, w jakim świecie żyje, nie nawiązuje żadnych kontaktów społecznych i jest kompletnie wyizolowany z życia społecznego. Sumując, pragniemy podkreślić, że powyższy podział ukazuje jedynie w zarysie całą złożoność zaburzeń tożsamości i rozpadu ja w przypadku chorych z nowotworem mózgu. Wiele zależy tu nie tylko od charakteru samej osoby, lecz także od modelu środowiska, zasobów mózgowych i poznawczych chorego, jak również, a może przede wszystkim, od reakcji najbliższego otoczenia. Za przykład może służyć wsparcie, jakie uzyskała Małgorzata Braunek od swojego męża. Umożliwiło jej to zachowanie w pełni ja, jednostkowego i społecznego. Mimo, że w jej przypadku nie doszło do wyzdrowienia, ważna okazała się umiejętność tworzenia narracji na temat swojej choroby oraz dzielenia się swoimi przemyśleniami z innymi. 6, 4, 3 Utrata zasad etycznych i poczucia moralności. Jednym z największych dramatów, jakie mogą spotkać chorego z nowotworem mózgu, jest utrata poczucia moralności która wiąże się często z rozpadem ja społecznego, relacyjnego i kolektywnego. Proces ten może mieć różne przyczyny po pierwsze uszkodzenia przy przypodstawnych części płatów czołowych, najczęściej opisywane w literaturze neuropsychologicznej. Spowodowane nimi zaburzenia ja społecznego i kulturowego wiążą się między innymi z utratą poczucia moralności. Przykładem może być chociażby przypadek znanego wszystkim neurouczonym na świecie pacjenta Finasa Gage'a. Po drugie, uszkodzenie innych okolic mózgu, głównie obszaru ciemieniowego prawej półkuli mózgu, które powodują zerwanie połączeń z przypodstawnymi obszarami płatów czołowych i ciemieniowych. Mechanizm utraty moralnej oceny własnych zachowań wynika wtedy z rozpadu połączeń, Pomiędzy tą okolicą a obszarem przypodstawnych części płatów czołowych. Po trzecie, destabilizacja połączeń neuronalnych związana z aktywnością epileptyczną mózgu, w czasie której dochodzi do utraty świadomości, w następstwie mogą się pojawić wspomniane zaburzenia. Po czwarte, uszkodzenie wymienionych wyżej różnych okolic mózgu z równoczesną destabilizacją połączeń neuronalnych. Związaną z aktywnością epileptyczną mózgu. U takich pacjentów zaburzenia poczucia moralności są silnie wyrażone i łączą się na ogół z utratą ja indywidualnego, społecznego i kulturowego. W przypadku chorych z nowotworem mózgu, odpowiedź na pytanie, kto tu rządzi, ja czy mój mózg, nie zawsze jest jednoznaczna. Zdarza się bowiem bardzo często, że do głosu. Dochodzą niższe piętra układu nerwowego, które przejmują całkowitą kontrolę nad zachowaniem. Rozpad systemu ja sprawia, że giną normy moralne, społeczne i kulturowe. Dramat taki został opisany w bloku rozszerzającym pacjenta, u którego szybki rozwój nowotworu gwiaździaka mózgu doprowadził nie tylko do utraty zainteresowań społecznych i kulturowych rozpadu życia rodzinnego lecz także do całkowitej desintegracji systemu ja, ja jednostkowego i kolektywnego. 6.5. Blok rozszerzający, utrata własnego ja u osoby z nowotworem mózgu. Pacjent lat 36, ze zawodu inżynier, prowadzący aktywne życie społeczne i kulturalne, został przyjęty do kliniki neurochirurgii i neurotraumatologii UJCM w Krakowie w maju 2011 roku z podejrzeniem guza mózgu w związku z występowaniem napadów padaczkowych. Przy przyjęciu chory był w stanie ogólnym dobrym, bez dolegliwości bólowych, przytomny, w kontakcie logicznym. Sporadycznie pojawiały się rytmiczne drgawki nóg. W badaniu neuroobrazowym mózgowia wykazano obecność guza w lewej półkuli mózgu po stronie ogniska padaczkowego. Rycina 6.20. Na podstawie obrazu klinicznego i radiologicznego budzącego podejrzenie łagodnego glejaka, wykonano biopsję stereotaktyczną. Po rozpoznaniu histopatologicznym guza o utkaniu gwiaździaka protoplazmatycznego drugiego stopnia, według WHO, zastosowano radioterapię stereotaktyczną z wykorzystaniem noża gamma. Przypis. Radioterapia stereotaktyczna z wykorzystaniem noża gamma stosowana jest z powodzeniem w leczeniu neurochirurgicznym guzów mózgu jako alternatywa dla klasycznej operacji neurochirurgicznej. W Polsce zabiegi z wykorzystaniem noża gamma dostępne są od 2010 roku. W badaniach neuropsychologicznych w maju 2011 roku stwierdzono zaburzenia procesów poznawczych, emocjonalnych i zachowania. Porównaj Rycina 621. W badaniu drugim w październiku 2011 roku zaburzenia te zaczęły się nasilać, a w badaniu trzecim w kwietniu 2012 roku uległy jeszcze większej deterioracji. Największe zaburzenia wystąpiły w dynamice pamięci. Pacjent nie potrafił nauczyć się niczego nowego. Natomiast po dystrakcji za pomocą innego materiału nie mógł już sobie przypomnieć ani jednego wyuczonego słowa. Badania EEG ujawniły serię dwustronnych pików w odprowadzeniach fali przedstawionej w obszarze obramowanym prostokątem. RYCINA 622 Natomiast analiza komponentów niezależnych potencjałów ERPS, zobrazowana za pomocą tomografii sloreta wykazała obecność pików międzynapadowych. RYCINA 623 na początku maja 2012 roku u pacjenta wystąpił kolejny napad epilepsji oraz dołączyły objawy afazji, najprawdopodobniej epileptycznej. Po kilku dniach zmniejszyły się objawy afazji, nasiliły się jednak zachowania społeczne i pojawiła się wzmożona agresja, zarówno w słowach, jak i w czynach. Pacjent pobił siostrę i złamał jej żuchwę, a następnie wziął nóż i groził matce, że ją zabije. Gdy matka próbowała mu wyrwać nóż, została boleśnie skaleczona w rękę. Kilka dni później chory rozebrał się do naga i podjął próbę zgwałcenia sąsiadki. Gdy matka próbowała go uspokoić, krzyczał, że on nic złego nie zrobił, tylko uczynił to sobowtór. Po paru dniach od tego wydarzenia, przestał wychodzić z domu, odciął się zupełnie od rodziny i przyjaciół, twierdząc, że są sobowtórami. Pacjent został ponownie hospitalizowany z powodu nagłego wystąpienia serii uogólnionych napadów padaczkowych z następowym, długotrwałym stanem pomrocznym i niedowładem połowiczym, który nie ustąpił po włączeniu leczenia przeciwobrzękowego. Badanie MRI Mózgowia z kontrastem ujawniło niejednorodne wzmocnienie w okolicy przyśrodkowej płatów skroniowych, w pobliżu zmian pooperacyjnych. Obraz, uzupełniony badaniem spektroskopii MRI, wskazywał na wznowę guza. Pacjenta zakwalifikowano do leczenia operacyjnego z użyciem techniki neuronawigacyjnej. Makroskopowy obraz operacyjny również budził podejrzenie wznowy lub zmian bliznowatych popromiennych. Zmienioną tkankę usunięto w całości. Po zabiegu operacyjnym pacjent był w stanie ogólnym dobrym. Bez ubytków neurologicznych i napadów padaczkowych. W badaniu histopatologicznym rozpoznano guz astrocytoma anaplasticum trzeciego stopnia według WHO Rycina 6-24, czyli wznowę guza z cechami ze złośliwienia w porównaniu z badaniem po pierwszej operacji. Stan Chorego zaczął się szybko pogarszać. Mężczyzna stał się niezwykle impulsywny i agresywny. Niszczył swoje pamiątki, w tym te, które należały do tradycji rodzinnej i kulturowej. 12 maja 2012 roku pojawiła się apatia, a wraz z nią kilkakrotnie zaobserwowana złożona aura padaczkowa w trakcie której pacjent widział kolorowe piki i fale o różnych kształtach. Aura ta przypominała halucynacje wzrokowe. Wystąpiła seria uogólnionych napadów padaczkowych z następowym, długotrwałym stanem pomrocznym i niedowładem połowiczym. Nasiliły się głębokie zaburzenia tożsamości, polegające na utracie ja indywidualnego, społecznego i kulturowego. Chory stracił przytomność i 15 maja 2012 roku zmarł. 651. Interpretacja wyników badań. W ciągu roku obserwacji i wielokierunkowych badań neurofizjologicznych i neuropsychologicznych stwierdzono u opisywanego pacjenta dużą zmienność i wzajemne przenikanie się objawów klinicznych. Objawy te czasami występowały gwałtownie, a niekiedy zmieniały się w ciągu godzin, dni i tygodni. W ten sposób formowały zmienny profil zaburzeń procesów poznawczych, które... Nasilały się w czasie trwania choroby, oraz zmieniały jej obraz kliniczny. Najbardziej nasilone były objawy, które dotyczyły złożonych zaburzeń własnego ja. Były to głównie zachowania amoralne, które pojawiły się w następstwie rozpadu neuronalnych połączeń korowych. Okresowa niepełna świadomość związana z aktywnością napadową i międzynapadową w korze mózgowej stwierdzoną w badaniach ilościowego EEG, QEEG i potencjałów związanych ze zdarzeniem ERPS między napadami epilepsji, neuromarker epilepsji. W późniejszym okresie zaburzenia te można wiązać z jednej strony z uszkodzeniem mózgu po operacji neurochirurgicznej i przecięciem połączeń międzykorowych, z drugiej zaś z procesem rozrostowym złośliwego nowotworu mózgu i wydzielaniem przez niego do mózgu toksyn powodujących narastające przymglenie świadomości. Jak zatem wytłumaczyć takie zmiany? Powszechnie wiadomo, że działanie mózgu umysłu wiąże się ściśle z funkcjonowaniem systemu ja. Nadrzędnym celem umysłu jest integracja wielu symultanicznie przebiegających procesów w obrębie układów funkcjonalnych w zdrowym mózgu. Pąchalska dodaje, że układy te odpowiadają również za desintegrację tych procesów w przypadku uszkodzenia mózgu oraz za tworzenie się objawów, które można rejestrować w zachowaniu i które są przyczyną rozpadu systemu ja. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, u osób z różnorodnymi dysfunkcjami mózgu Zmienność i przenikanie się tych objawów najlepiej wyjaśnia mikrogenetyczna teoria formowania się objawu. Formujący się objaw jest silnie związany ze stanami umysłu, które rozwijają się w procesie percepcji działania, pulsują w czasie i są mierzone w milisekundach. Nakładanie się tych procesów odzwierciedla proces ewolucji człowieka i jego działania w skalach filogenetycznej. Fonto genetycznej i mikrogenetycznej, co oznacza, że rozwój od gestaltu do reprezentacji umysłowej jest jednocześnie rozwojem od starszych warstw układu nerwowego do nowszych, od głębi do powierzchni, od poczucia całości do rozumienia szczegółów. Przy tym każdy etap jest sam w sobie kompletnym systemem. Można to przedstawić w formie następującego schematu. Surowiec to proces, to wytwór, gdzie surowiec to percepcja, a wytwór to zachowanie. Należy podkreślić, że każdy kolejny wyższy poziom przyjmuje wytwór niższego systemu jako swego rodzaju surowiec, który poddaje analizie. W rezultacie kompletny cykl, bodziec, reakcja powtarza się tyle razy, ile jest pięter w układzie nerwowym. Rodzi to pytanie. Do czego są potrzebne wyższe piętra, jeżeli już na niższym piętrze tworzy się reakcja na każdy bodziec? Formułując odpowiedź najprościej, można stwierdzić, że każde piętro kształtuje własny obraz i uruchamia ewentualną reakcję na ten obraz w obrębie swoich specyficznych zdolności przetwarzania danych, a na resztę otrzymanych danych nie reaguje. Tak też funkcjonuje system ja. Dane docierające do mózgowia to bezkształtna masa informacji. Każde piętro, każdy system wydobywa z masy otrzymywanych przez siebie danych pewne zbiory, które pasują do wzorów istniejących w pamięci. Określony bodziec musi być rozpoznawalny na tym poziomie układu nerwowego, na którym ma funkcjonować. A rozpoznanie polega na dopasowaniu zbiorów otrzymanych danych do zbiorów już posiadanych. Ilustruje to rycina 6.25. Również reakcja na bodziec kształtuje się według wyuczonych wzorów istniejących na danym piętrze układu nerwowego. Kolejne, dobudowane w procesie ewolucyjnym piętro układu nerwowego odbiera zatem ogromną liczbę danych, które teraz zawierają. Reakcje uruchamiane na niższym piętrze, czy na niższych piętrach, informacje zorganizowane, czyli bodźce z niższego piętra, czy z niższych pięter, informacje zorganizowane pochodzące z wyższego piętra, czy z wyższych pięter. Oznacza to, że reakcje organizmu są związane z bodźcami, zarówno z niższych, jak i wyższych pięter układu nerwowego. Kiedy łuk odruchowy zamyka się, Aktywizacja określonych neuronów aferentnych następuje natychmiast po aktywizacji określonych neuronów aferentnych bez ingerencji wyższych pięter układu nerwowego. Człowiek jest świadomy swojej reakcji odruchowej dopiero po jej realizacji. Nie wynika z tego jednak, że wszystkie reakcje, które nie są sensu stricte odruchami, realizują się w pełnym świetle świadomości. Istnieje raczej skala reakcji, na której odruch stanowi jeden kraniec, a świadoma decyzja drugi. Istotną rolę w tym procesie odgrywa możliwość hamowania lub raczej zawieszania reakcji uruchamianej na niższym piętrze. Gdy następuje realizacja reakcji uruchamianej na niższym piętrze, mówimy, że człowiek reaguje odruchowo, czasami nawet wbrew woli. W niektórych przypadkach tego typu reakcje mogą być zahamowane, a reakcja właściwa tworzy się i jest realizowana dopiero na wyższym piętrze. Wszystko wskazuje na to, że tak rozumiane hamowanie należy do podstawowych funkcji płatów czołowych, które mają liczne połączenia wsteczne czyli, zstępujące z niższymi filogenetycznie, ontogenetycznie i mikrogenetycznie piętrami. I choć niezwykle ważne są również inne okolice, przykładowo okolica ciemieniowa, której znaczenie ostatnio się docenia, działają one jednak w połączeniu z okolicą przedczołową. Rozrost gwiazdiaka niszczy mózg zarówno strukturalnie, komórki nerwowe, jak i funkcjonalnie połączenia. Zatem odcina niejako korę od układu limbicznego, przez co chory traci zdolność kontroli emocji. I pojawiają się zachowania społeczne. Fakt ten tłumaczy nasilenie się zaburzeń emocjonalnych i nieakceptowanych społecznie zachowań u osób z tego typu nowotworem. Pąchalska zauważa, że powoduje to nie tylko lokalizacja guza, lecz także związana z tym dezintegracja działania całego mózgowia. Formujące się objawy wiążą się silnie z aktualnym stanem mózgu umysłu. Dlatego wraz z rozrostem guza mózgu zmieniają się w czasie i wzajemnie przenikają. Sam objaw stanowi bowiem fragment czegoś nieoczekiwanego, czyli odbiegającego od normy w zachowaniu, ponieważ w następstwie uszkodzenia mózgu proces aktualizacji działania jest niedokończony. Pąchalska stwierdza, że objaw Wskazuje na zakłócenie jednej, dwu lub kilku faz wchodzących w skład określonego stanu mózgu umysłu. Podkreśla również, że w związku z tym przed przystąpieniem do rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów z chorobą nowotworową istnieje konieczność prowadzenia dokładnej analizy objawów zaburzeń. Przyjęcie wielowymiarowego modelu funkcjonowania człowieka opartego na teorii hierarchii zagnieżdżonej Feinberga. Oraz mikrogenetycznej teorii objawu. Umożliwia uchwycenie przebiegu zaburzeń procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych oraz zachowania w kontekście i w czasie. Pozwala też na zrozumienie rozpadu własnego ja. Model ten uświadamia nam bowiem znaczenie badań skoncentrowanych na procesie dokonywania się zmian. Istotne są wyniki ciągłej obserwacji zachowania które ma na celu określenie charakteru zaburzeń i ich przebiegu w określonym przedziale czasowym. Objawy dynamicznej fluktuacji w zachowaniu osób z uszkodzeniem mózgowia, co umożliwia wnioskowanie o naturze rozwoju zaburzeń neuropsychologicznych, analizie podlega zbiór danych zgromadzonych drogą częstego badania pacjentów w procesie leczenia. Objawy modyfikacji i rozpadu systemu ja. Pozwalające na opis całego bogactwa zaburzeń tożsamości. Po przyjrzeniu się objawom i odwołaniu się do naszej wiedzy o tym, jak dany proces jest formowany, możemy zaplanować skuteczny przebieg rehabilitacji, i to już od momentu stwierdzenia nowotworu mózgu w MRI. Dlatego wielowymiarowy model funkcjonowania człowieka ma obok wartości naukowej dużą wartość terapeutyczną. W przypadku osób z rozrostowym gwiaździakiem mózgu, który prowadzi najczęściej do śmierci, pozwala na zrozumienie występujących objawów, a przez to umożliwia udzielenie pomocy choremu i jego rodzinie, a dzięki temu poprawę jakości ich życia. Wracając jeszcze raz do odpowiedzi na pytanie, kto tu rządzi, ja czy mój mózg, warto dodać, że własne ja może rządzić zachowaniem człowieka w warunkach posiadania świadomości, i samoświadomości, która zapewnia korzystanie z doświadczeń ja longitudinalnego, autobiograficznego, szczególnie w zakresie wzorców zachowań. Porównaj rycina 6.26. Gdy u chorego następuje stopniowa utrata samoświadomości, rozpada się system ja, który stopniowo traci możliwość regulacji zachowania. Wtedy mózg może przejąć całkowitą kontrolę nad zachowaniem. W tych warunkach giną normy moralne, społeczne i kulturowe. Gdy chory traci całkowicie samoświadomość, tak naprawdę jego zachowaniem nie rządzi już ani własne ja, ani mózg w rozumieniu kory mózgowej. Pozostają głównie czynności o charakterze odruchowym, regulowane przeważnie przez pień mózgu i zachowane struktury podkorowe. Dotyczy to zwłaszcza emocji. Na zakończenie pragniemy wskazać, że opisany dramat chorego z gwiaździakiem mózgu ukazuje przede wszystkim to, jak ważnym czynnikiem kształtującym moralne zachowanie jest zdrowy mózg, warunkujący sprawne działanie złożonego systemu ja indywidualnego, społecznego i kulturowego, oraz zachowanie świadomości i związaną z tym umiejętność oceny własnych działań, a zwłaszcza ich skutków. 6.6 6. Podsumowanie. W rozdziale przedstawiamy konsekwencje, jakie dla tożsamości, a zwłaszcza dla ja indywidualnego i społecznego, niesie choroba nowotworowa, w szczególności guzy mózgu. Prowadzą one do zmian w osobowości chorych, dezintegracji utraty ja indywidualnego, przedmiotowego i podmiotowego oraz społecznego, relacyjnego i kolektywnego. W rozdziale proponujemy pięcioelementową typologię tych zmian: od po pierwsze. Ja zintegrowanego, kiedy pacjent został wyleczony lub zachował wiarę w wyleczenie i nie utracił istotnych właściwości ja zintegrowanego, poprzez po drugie, częściowo zintegrowane ja indywidualne i społeczne, utrata ja kolektywnego, następnie po trzecie, ja w kryzysie tożsamości, oraz cztery, ja zintegrowana aż po pięć, całkowity rozpad własnego ja. W rozpatrywaniu złożonych problemów diagnozy i leczenia guzów mózgu proponujemy wielowymiarowy model funkcjonowania człowieka, oparty na koncepcji hierarchii zagnieżdżonej oraz na mikrogenetycznej teorii objawu, co umożliwia uchwycenie zaburzeń procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych oraz zachowania w przebiegu choroby nowotworowej. Przykład znanej aktorki Małgorzaty Braunek ukazuje, że nawet w ostatnim stadium choroby nowotworowej, można zachować zintegrowane ja i służyć pomocą innym chorym. Prezentujemy też kilka przypadków klinicznych, które powinny umożliwić lepsze zrozumienie omawianych zagadnień. W pierwszym z nich, glejak, umiejscowiony w prawej okolicy ciemieniowej, spowodował wystąpienie halucynacji, zaburzeń orientacji przestrzennej, aż do rozpadu ja. W przypadku drugiej pacjentki, oprócz objawów uszkodzenia mózgu, pojawiła się padaczka. Opis leczenia chorej z glejakiem skroniowo-ciemieniowym stanowi przykład udanego zabiegu chirurgicznego. Przeprowadzenie trzech kolejnych badań umożliwiło wiarygodną ocenę stanu tej kobiety. W bloku rozszerzającym podkreślamy, że najpoważniejsze problemy rodzą utrata kontroli nad zachowaniem i zanik uczuć moralnych, co wystąpiło u chorego z gwiaździakiem przy podstawnej części mózgu. Potwierdza to znaczenie połączeń korowo-podkorowych dla sprawnego działania całego mózgowia. Ja utracone i odzyskane. Koniec rozdziału 6. Nowotwory mózgu i rozpad systemu Ja.